za 15 już muszą być gotowi, bo ja 15 dam dzwonek. Tak. Jak widownia wchodzi, to oni już stoją. Dobra. Kolejny przedłużający. No. Nie, bo chodzi o to. Dam pani argument. Dlaczego? No. Dlatego, że my stoimy już tutaj w tej szpilce. Spodobałaś mi. Panie prezydencie, jak pan się czuje? Amerykańcy już tak niechętnie dawać bomby, nie? Pan prezydent nie chce rozmawiać. Odmawia wypowiedzi. Jak pan się czuje, mając na twarzy amerykański mikrofon? Tak. Tak. Jest okej? Tak, powoli, nie? No bo która jest? 18.27. No świetnie. Nie, nie ma czegoś takiego. Widzisz? Są fatalne. Ha. No całe, nie? Rzęsy są najgorsze. Mówisz mi, że ja też jestem tak w dupie przez te wasze mikrofony. Mówiłem to, kochanie, bardzo. Raz to robiliśmy, nie wiem, czy pamiętasz. W Katowicach bodaj to było. Jest dobrze? Jest? Nie. Chyba, że może jakieś pocałunki, ale miałbym zapisane. Nie, nie. Tu. Co myśli sobie aktor, który nagle ma zagrać nie dość, że żyjącą postać, nie dość, że już legendarną, to jeszcze jakąś taką bardzo też rezonującą społecznie czy światowo wręcz. Jak dostałem telefon od Piotra, to tak naprawdę zaproponował mi granie w spektaklu o Zełenskim. Mówię, o dobra, spoko, nie ma problemu. Może zagram właśnie tam jakąś mniejszą rolę czy coś. No i po tygodniu czy dwóch, no słuchaj, no to byśmy zaczęli te próby. No, tylko ty na razie to wiesz, no i ty jesteś tym Zełenskim. Co? No ty będziesz grał Zełenskiego. Ja? Czy Ukraińcy przychodzą, rozmawiasz? Przychodzą. Jak graliśmy, to przychodzili. Z reguły bardzo dobry ich odbiór był.